set on to. A to dodatkowa atrakcja, 10-minutowy trening, który można wykonać gdziekolwiek i kiedykolwiek. I nie potrzeba do niego żadnego sprzętu, nawet butów. Oczywiście możesz je założyć, jeśli chcesz, ale tak naprawdę to na okazję, gdy nie masz 40 minut, a chcesz poćwiczyć. Weź 3 głębokie oddechy, ręce w górę i w dół. Teraz kładziemy ręce na talii i robimy 3 obroty szyją w każdą stronę. I 3 obroty w każdą stronę, szyją, ramionami, do przodu i do tyłu. Cały tułów krąży, 3 obroty. Teraz stopy trochę bliżej i krążenie biodrami. I w drugą stronę. Znów nogi szerzej. Robimy kilka wyrzutów w każdą stronę. Opadamy na przeciwną nogę. Wyciągamy się. I w drugą stronę. Wstajemy i rozciągnięcie. Krzyżujemy nogi i skłon. Stopy razem. Pracują obydwie nogi. Zmieniamy i to samo. Teraz krótkie ćwiczenie na nogi. Przechodzimy do przysiadów. Stopy rozstawione i 10 pełnych przysiadów. Szeroko. Pchamy krzyżem. A teraz 10 wymachów na zmianę. Przyspieszamy, jeszcze 10 przysiadów, tym razem nogi oddzielenia, stopy do przodu, tak 10 razy. I ostatni zestaw, 10 wymachów. Ostatni zestaw, stopy razem, naciskamy to w ten sposób, ale 10 razy. W porządku, powtarzamy. Otrząśnij nogi. Teraz kładziemy się na podłogę, żeby zrobić ćwiczenia na klatkę piersiową i mięśnie brzucha. Jeśli masz za twardą podłogę, rozłóż ręcznik. Sprawdź, czy masz coś miękkiego. Ja się położę na mojej macie. Zaczynam pompki. Zepnę włosy, żebyś widziała, co robię. Ręce oddzielnie. Plecy prosto i 10 razy.
Dobrze. Wyciągnięcie do tyłu. Odwracamy ręce. To nam rozrusza klatkę piersiową, barki, triceps. Obracamy dłonie i robimy pompki do 10. Za ostatnim razem ręce bliżej siebie. Nie zupełnie razem, ale bardzo blisko. I tak 10 razy. Do tyłu, do góry, w dół i za siebie. Dobrze, tak. W porządku. Teraz kładziemy się na plecy i coś na mięśnie brzucha. Kolana zgięte, stopy płasko i 20 skłonów. Następny zestaw. Pełny siad, ręce nad głową. Siadamy i kładziemy się. Teraz zakładamy nogę na nogę. Prawą stopę kładziemy na lewym kolanie, ręce za głową. Podnosimy przeciwny łokieć, to znaczy lewy łokieć do prawego kolana. I zmiana. Dobrze, kładziemy teraz dłonie pod pośladki, przerzucamy nogi za głowę. To jest świetne ćwiczenie na brzuch. Świetnie. Na koniec 50 razy unosimy biodra.
porządku. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej i robimy kołyskę. Siadamy, stopy złączone. A teraz kolana w bok i skłony do przodu. Siadamy prosto. Plecy wyprostowujemy, rozciągamy szyję. No i to tyle. Nie będziesz miała wyrzutów sumienia. Wdech i wydech. I jeszcze raz. And exhale out. Breathe in. And alternating shoulder rolls. I wymachy ramion. And five, 5, 6, 7, 8. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Do przodu i z powrotem. Pracujemy nad torsem. Wspaniałe uczucie. Sięgnij i ciągnij. I ręka w górę. Poczuj, że się rozciągasz. I druga ręka. Patrzymy przed siebie i robimy lekki przysiad. Palce do przodu. Podciągamy się. Przenosimy ciężar w prawo, a stopa prostuje się. Zegnij kolano. Powoli. Bardzo dobrze. Do wewnętrznej strony stopy i wyciągaj się. Dobrze. Teraz opuść ramię i wykonaj skręt ciała. Kolana tuż nad stopą. Dociskaj biodrami, plecy wyprostowane i wdech. Ramiona sięgają do stóp, rozciągając łydkę. Stajemy w rozkroku, ręce do przodu i przenosimy ciężar z palców na pięty. A teraz półwykrok. Przenieś ciężar na przygięte kolano i wyprostuj drugą nogę. Poczujesz miłe napięcie w ścięgnie udowym. I zmiana nóg. Stań w szerokim rozkroku. Teraz głęboki skłon do lewej stopy. I patrzymy w górę, a teraz skręt ciała. Kolano musi być tuż nad kostką. Jeśli nie jest, wyciągnij drugą nogę tak daleko, jak się da. Wyprostowujemy się. Stajemy w wykroku, ręce przed sobą. Stajemy na palcach, naprężając łydkę. Unosisz się i opadasz. W górę i w dół. Stań w rozkroku. Połóż dłonie na ugiętym kolanie i wyprostuj nogę. Zwrot i wyprostuj się. Łatwo je wyczuć, bo bardzo się napinają. To trudne ćwiczenie, ale nie forsujcie się. Z początku nie dawałam sobie z nim rady. Dochodzi się do tego stopniowo, ale naprawdę warto. Gotowa? Zaczniemy od podciągania ramion. Pięty blisko bioder, dłonie za głową i podciągamy się. 20 razy, tak. Raz, dwa, wydech i opuszczamy się, rozpłaszczamy brzuch. A teraz kurczymy się, malejemy i do góry. Till
Łopatki do góry. Dwa, dobrze. Trzy, cztery. Ta sama pozycja, ale podnosimy się wolniej, licząc do dwóch. I dwa w dół. To trudne, ale spróbujemy. W górę, raz, dwa i w dół. Dzielimy ćwiczenie na cztery etapy. Raz, dwa i w dół. Na dwa dociskamy ciało do ziemi. Broda nie powinna dotykać piersi. Nie odchylaj głowy, skup się na tułowiu. Mięśnie napną się i uniosą cię. Keep your chin from coming into your chest. Don't pull so much on your head. Really focus on the abs, tightening, and use them to lift you up. 10, wydech, brzuch przylega do kręgosłupa. 2, 3, góra i dół. 2, 4, góra i w dół. I 5, 6, 7, 8, wydech przy podciągnięciu. I ostatni raz, w górę i w dół. Teraz zmienimy tempo i rozruszamy dolną część tułowia. Ręce wzdłuż ciała. Odrywasz stopy od podłogi, przyciągasz kolana i stawiasz je. Poczujesz, jak mocno powinnaś je przyciągać. Determining background how far you should come in and how far you go down. So you can make it just a little one in the beginning. Zaczynamy powoli, a z czasem wykonujemy pełne ćwiczenie, tak jak Cindy. Biodra do góry i do przodu, a potem z powrotem. Jeśli czujecie się na siłach, spróbujcie podnieść głowę. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. A to pierwsze z serii ćwiczeń na wzmocnienie mięśni nóg. Opieramy stopę o kolano drugiej nogi, zakładamy ramię za głowę i wyciągamy się w kierunku kolana. Łokieć do kolana albo ramię do kolana. Barki pracują. 20 razy. Unosimy łopatki z maty i niżej. Czujemy, jak mięśnie pracują. Dotąd nie angażowałyśmy ich. W górę i w dół. Nie czuję nóg. Patrzymy przed siebie. Brzuch pracuje. Przeciągamy się i robimy wydech. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Zmiana nogi i do góry. Kiedy wykonujemy skręt ciała, mamy ochotę odwrócić głowę w tym samym kierunku. Patrzymy przed siebie ponad kolanem. Wydech. Siedem. Osiem. Odrywamy plec od podłogi. Dziewięć. Dziesięć. Jeszcze dwa razy. I dziesięć. Następne ćwiczenie daje wycisk mięśniom brzucha. Nie forsujcie się, po paru tygodniach wykonacie je bez trudu. Te ćwiczenia są naprawdę zabójcze. Wykonam parę razem z tobą. Podciągamy kolana, ręce za głową i liczymy do czterech. Zademonstruj to nam. Unosimy się, wykonujemy skręt ciała, dociągamy do kolan i wracamy. Po 10 w każdą stronę. Zaczynamy. Unosimy się, skręt, pociągamy i wracamy.
Unosimy się, skręt, dociągamy i w dół. Liczenie do trzech jest najłatwiejsze. Dokładnie tyle wytrzymujemy w tej pozycji. Podciągamy się i w dół. Wydech i opuszczamy się. Raz, dwa, podciągamy się, trzy. I w drugą stronę. Nie przerywaj. Unosimy się, skręt, dociągamy i cztery. Jeszcze tylko dwa razy. Góra i dół. I jeszcze raz. Teraz poćwiczymy unoszenie miednicy. Opieramy stopy wygodnie i rozluźniamy się. I dwa i rozluźnienie. Napinamy ścięgna ud i cztery, pięć, sześć. Unosimy siedem, osiem. 9, 10. Wypychamy miednicę do przodu i odprężamy się. Przyciągnij kolano i popracuj nad tym ścięgnem. Zasłużyłam sobie na to. Wyprostuj nogę, aż poczujesz lekkie ciągnięcie ścięgna uda. Wygnij stopę i znowu to poczujesz. Zmiana nóg. I prostujemy nogę. Wyprostuj palce. Wystarczy. Teraz przeciągniemy się jak kot. I wyprężamy grzbiet. Wciągamy brzuch. I dociskamy brodę do piersi. I zwalniamy. Teraz przeciąganie biegacza. Wysuwamy nogę do przodu i napieramy na nią, aż poczujemy ciągnięcie na wierzchu uda. Kolano tuż nad kostką. I wytrzymaj. I z powrotem. Napieramy. Wytrzymaj i podnosimy się. Teraz wyprostuj plecy i ściągnij łopatki. Połóż głowę na jednym ramieniu i unieś drugie ramię. Przeciągnij się i broda na piersi. I drugie ramię. Dociśnij ramię. W dół i głęboki wdech. I wydech. Dobra robota. Dystrybucja na terenie Polski Casfilm. Udźwiękowienie NBF Warszawa. Tekst Dorota Gałczyńska. Czytała Agnieszka Rogińska.